dziewczyny. Pokażę Wam dzisiaj kolejne ćwiczenie z górnego świata. To będzie górny świat, siódmy krąg. To jest o taki symbol, piękna śnieżynka tego ćwiczenia. Jest to 8 takich elementów, które odchodzą z centrum i które mają za zadanie chronić. To jest ćwiczenie bardzo mocno ochronne. Właśnie intencją tego ćwiczenia jest odnowienie, oczyszczenie na różnych poziomach. Jeżeli mamy taką potrzebę właśnie takiej wewnętrznej aktualizacji, odnowienia, oczyszczenia, oczyszczanie wysokimi ogniami, to się mówi tak o tym ćwiczeniu. No, jeżeli potrzebujemy takiej wewnętrznej aktualizacji, chcemy ujrzeć na nowo siebie. Teraz Wam pokażę technikę tego ćwiczenia. Stajemy w pozycji wyjściowej górnego świata, czyli stopy na szerokości bioder albo nieco szerzej, paluszki leciutko do środka, czyli żeby nie były tak, a raczej tak. Też to nie mają być tak mocno do środka, tylko troszkę, żeby troszeczkę tak właśnie zamknąć tą energię. Kolanka są mięciutkie, czyli leciutko ugięte. Nie mogą być za mocno ugięte, bo jak mocno ugniemy kolana, możecie spróbować sobie tak stanąć i mocno ugiąć kolana, postać tak chwilę, to zobaczycie, że po chwili poczujecie mocne obciążenie we wszystkich mięśniach i spięcie. Jeżeli wyprostujecie, postójcie tak trochę, też czujemy wszystko tutaj spięte, kręgosłup lędźwiowy, niektóre z Was mogą czuć też, więc leciutko uginamy, czyli tak puszczamy mięciutko kolanka, żeby energia mogła swobodnie płynąć. Miednica jest w pozycji 0, czyli przypominam, miednica może być w trzech podstawowych pozycjach, czyli kość ogonowa do góry, pod siebie i pozycja 0. Czyli taka naturalna najbardziej pozycja. Czyli jak stoimy mocno w ziemi, czyli stoimy tak na całych stopach, możemy też trochę się tak pomachać do przodu i do tyłu i znaleźć tą pozycję, kiedy jesteśmy tak mocno w ziemi, takie uziemione i pewne, pewne siebie. Ustawiamy miednicę w pozycji 0, czyli w takiej pozycji, żeby poczujcie tak, poruszajcie trochę tą miednicą, żeby nie kręgosłup lędźwiowy nie był obciążony, czyli żeby nas nie bolał, żeby tutaj był taki luz. Rączki zakładamy na nadnercza, dłonie zwisają ku ziemi, są luźniutkie, też nie spinamy mocno dłoni, tylko luźniutkie są, łokcie do przodu ciągniemy, czyli łokcie otulają nasze żebra, ramionka opuszczamy i wyciągamy, otwieramy klatkę piersiową do góry, otwieramy tarczycę, gardło i krtań, twarz i szczęka luźniutkie. Żeby rozluźnić dobrze szczękę, możemy mocno ją otworzyć usta, czyli napiąć i wtedy jak puścimy, to się rozluźni cała. Oddychamy. I teraz z pozycji wyjściowej przechodzimy do pozycji koguta. Przenosimy ciężar ciała na jedną nóżkę, kolanko jest cały czas mięciutkie. Dostawiamy kolanko do kolanka, mocno dociskamy kolana i uda, stopa z tyłu naciągnięta. Zawiązujemy pączek, masujemy żebra, ściągamy łopatki, chodzimy pod piersi, nad czubek głowy, luźniutko w ramionkach, podbródeczek wysoko, napinamy lędźwie, podnosimy kość ogonową i wracamy. I pozycja wyjściowa. Korygujemy się w pozycji wyjściowej, paluszki na siebie, kolanka mięciutkie, miednica w pozycji 0, łokcie do przodu, ramionka opuszczone, klatka piersiowa otwarta i wyciągnięta, twarz i szczęka luźne. I oddychamy. Przechodzimy do pozycji koguta, przenosimy ciężar ciała, kolanko jest mięciutkie, mocno dociskamy kolana i uda, stopa naciągnięta i zawiązujemy pączek. Kolanka są w jednej płaszczyźnie, luźniutko w ramionkach, podbródeczek wysoko, napinamy lędźwia i podnosimy kość ogonową i wracamy. I przechodzimy do pozycji wyjściowej. I co jest ważne w tej pozycji? Ważne jest to, że jak robimy koguta, żeby kolanka były w jednej płaszczyźnie, czyli nie tak, a tak. Czyli tutaj jedna płaszczyzna i stopa jest naciągnięta, czyli pięta chce dotknąć pośladka, paluszki chcą dotknąć łydki. I teraz jak podnosimy kość ogonową, to ważne jest, żeby podnosić samą kość ogonową.
Czyli nie ruszamy kręgosłupem piersiowym, nie idziemy do przodu, nie robimy czegoś takiego, nie robimy czegoś takiego, czyli nie stajemy na palcach. Czasami kobiety stają na palcach i wtedy robią ruch odwrotny. Więc jeżeli u Was tak jest, to warto by było na początek po prostu robić samą kością ogonową, pracować. Aha, ja teraz podniosłam piętę, czyli samą kością ogonową i wracać do pozycji 0, i kością ogonową i wracać do pozycji 0. Jak wzmocni się potem to miejsce, to można pogłębić ruch, podnosząc piętę do góry, czyli jakby podnosimy piętę do góry i pogłębiamy ruch kości ogonowej. To nie jest stawanie na palcach, tylko to jest podniesienie pięty, żeby kość ogonową jeszcze bardziej podnieść do góry. Z czasem, jak wzmocnicie sobie to miejsce, to poczujecie, że to ta moc idzie od pięty, czyli od dołu, od ziemi. Ten kręgosłup się podciąga do góry. Ale na początek można to robić właśnie w ten sposób, że tylko podnosić kość ogonową i wracamy. Bo czasami jak zaczynacie podnosić piętę do góry, to zaczynacie się chwiać i tutaj się nie skupiacie na tym, żeby podnieść kość ogonową, tylko skupiacie się na tym, żeby utrzymać równowagę. Więc jeśli u Was tak jest, to lepiej jest na początek po prostu tak zrobić. I jeszcze technika zawiązywania pączka, chociaż to już pewnie pokazywałam kilka razy, ale pokażę jeszcze raz. Czyli tak, masujemy żebra, przemasowujemy ten punkt pod pachami, który jest taki ważny. W tym momencie otwieramy dłonie, ściągamy mocno łopatki i łokcie do tyłu. Klatka piersiowa jest otwarta, jak widzicie w tym momencie. Wchodzimy pod piersi, dotykamy nasze piersi, możemy je też unieść do góry. Na wysokości piersi łączymy dłonie wnętrzami, idziemy do góry, łączymy łokcie i zawiązujemy pączek. I tutaj luźniutko w ramionkach, żeby nie napinać się, tylko luźniutko. I łokcie są cofnięte do tyłu, ale też nie za mocno. Dokładnie pączek, jak opuścimy, to jest nad czubkiem głowy. O tu, czyli nie tak, nie tak. A tak, dokładnie nad czubkiem głowy. Kobiety, które mają duże napięcia w barkach, mogą mieć na początku problem z tym. I teraz pamiętajcie, też luźniutko w ramionkach, czyli tu nie napinamy, tu luźniutko jest. I ściągamy, łączymy łokcie, łączymy dłonie na wysokości piersi, wchodzimy pod piersi, ściągamy łopatki, otwieramy dłonie, masujemy ten punkt tutaj pod pachami i zakładamy rączki na nadnercza. Także tyle. Czekajcie, co tu jeszcze jest ważne przy tym ćwiczeniu, co by Wam pokazać? To chyba wszystko. Czyli kolanka w jednej płaszczyźnie, to pokazałam, stopa naciągnięta, podnosimy samą kość ogonową, żeby nie robić tych ruchów takich tutaj, no i żeby dobrze pączek zawiązać. Także dziękuję bardzo za uwagę i do następnego razu. Zresztą za chwilkę będę kolejne nagrywała filmiki. Pa, pa.